Siemano, witajcie. W dzisiejszym materiale zobaczycie oto te prześliczne Audi A7 w silniku benzynowym TFSI 3 litry V6. Będziemy tutaj ściągali kolektor. To jest silnik na kompresorze, więc kompresor musimy podnieść. Także zobaczycie, jak to będzie wszystko wyglądało od podszewki. Będziemy czyścili gniazda zaworowe, oczywiście cały kolektor, klapy, nie klapy, wszystko po kolei. To wszystko Wam pokażę, ale na samym wstępie chciałbym Wam zaprezentować ten samochód. Słuchajcie, klient przyjechał do nas z daleka, za co mu bardzo serdecznie chylę czoła i dziękuję, że akurat do naszego serwisu trafił ten samochód. Ja już Wam zrobię przy Was nawet test zapalniczki, rzadko to robię. Pamiętacie, jak kiedyś w BMW pokazywali, jak równo pracuje silnik? To tutaj nie mam 2 zł, ale mam zapalniczkę i chcę Wam pokazać, jak ten silnik naprawdę chodzi. Da się położyć zapalniczkę i ona się nie przewróci. Tak szybko w środku, słuchajcie, niesamowita wersja, drugą taką chyba w życiu widzę. Żeby tutaj nie było albo aluminium, albo tam jakiegoś karbonu czy drewienka. Jest materiałowo obszyte w takim welurku. Bardzo ładna wersja, naprawdę chyba drugi raz w życiu spotykam. Przebieg nieduży, 180 tysięcy. Spójrzcie, jak to wszystko ładnie naprawdę wygląda. Świetny, świetny egzemplarz nam się trafił. No i zajrzyjmy sobie pod maskę. Tak się prezentuje auto po zamkniętych drzwiach. Oddalę troszeczkę, będzie lepiej widać. O, nasze Audi A7. Oto nasza fura. Słuchajcie, no i jedziemy pod maskę. Oczywiście tutaj widzę, że naprawdę auto jest dbane. Widać, że przez właściciela jest bardzo dbane. Bo rzadko kiedy się zdarza, żeby otworzyć maskę i zobaczyć, żeby wszystko było czyste, słuchajcie. Tutaj można wszędzie włożyć rękę i nic się człowiek nie ubrudzi. Także naprawdę szacunek za takie zadbane auta. Uwielbiam takie auta robić, słuchajcie, naprawdę. To jest coś pięknego po prostu, kiedy takie auto przyjeżdża, to aż się chce cokolwiek w tym samochodzie zrobić. Bo wiadomo, że człowiek się cały nie umarzy, nie urypie się i tak dalej. Słuchajcie, bomba. No teraz przed Wami test zapalniczki. Test zapalniczki przed Wami. Słuchajcie, zapalniczka położona, spójrzcie na gaz w środku, jak się rusza, praktycznie w ogóle się nie rusza, auto jest rozgrzane, chodzi równiutko, jak kiedyś w BMW, 2 złotówki się kładło, tak teraz ja kładę zapalniczkę. Generalnie rzecz biorąc, najlepsze jest to, że tu nie jest równa płaszczyzna, tylko tu jest jeszcze brzuszek, także ta zapalniczka też jakoś równo płaszczyzną nie stoi. Tak wygląda to auto, ja Was zapraszam do materiału, słuchajcie, jutro będziemy to wszystko rozbierali, dzisiaj już kończymy, niech auto nam wystygnie, bo dopiero do nas dojechało. Także ja jutro biorę się za robotę, ściągam kompresor, będziemy wyciągali kolektory całe do loty, wyczyścimy wszystko pięknie, także zachęcam do zostania do końca. Pierwszy etap za nami, słuchajcie, już mogę Wam co nieco pokazać, mianowicie kilka elementów jest zdemontowanych, tutaj jest nasz kompresor, ciecz spuszczona, no tu kilka jakichś tam pokrowców, oddalę to może będzie lepiej widać, tak wygląda to od naszej tutaj jakby strony od środka, także już idę po latarkę, bo tutaj chyba, że jak z telefonu puścimy, zaraz spróbujemy, o dobra, tutaj ja okiem widać trzonki już zaworowe, że są całe w nagarze, natomiast tutaj w telefonie chyba jeszcze Wam tego nie złapię, chyba nie, natomiast dobra, co żeśmy zrobili tak naprawdę, no co, płyn jest spuszczony, tam mamy michę od spodu, tu jak widzicie. Płyn mamy spuszczony, trochę przewodów porozpinane, tutaj zespół podciśnień, przepustnica, cały ten element tutaj, od prowadzenia par paliwa, no cały ten element tutaj mamy zdemontowany, już kompresor oczywiście też. No i teraz co, mamy powypinane już wtyczki tutaj od wtryskiwaczy, no i teraz pozostaje nam po prostu pościągać te jakby takie półkolektory, nazwijmy sobie to. No i co? Nowe uszczelki, no i to wszystko tutaj będziemy zaraz próbowali czyścić. Zobaczcie, tutaj nie ma źle, powiem szczerze, naprawdę nie ma źle. Natomiast trzonki zaworowe na pewno będą ewidentnie do czyszczenia. Jestem 100% pewny, bo już tutaj ja je widzę. Natomiast w telefonie nie jestem w stanie Wam tego uchwycić, także pozwólcie, że zdemontuję tutaj ten kawałek i za chwilkę zobaczycie to naprawdę bardzo wyraźnie. Słuchajcie, mamy tutaj już pościągane, teraz już mamy tutaj jak gdyby obraz ewidentny, jak wyglądają nasze zawory. Może tak zaświecę, będzie lepiej. Czy jak, żeby to dobrze było widać, jak wyglądają te gniazda. O, teraz chyba dobrze widać. No i tak generalnie każdy jeden tak wygląda. Z tej strony to samo. O, świecę to tak, jak to trafić dobrze, żeby złapać tam w środku. O, teraz dobrze widać. Tak są zrobione, tak wyglądają gniazda zaworowe i zawory. Tutaj o, no tej wtryski po prostu nam nie powychodziły.
Także będziemy później wkładali po prostu razem z tym półkolektorem wszystko razem do środka. Dwa wtryski wyszły, trzy, cztery zostały tak naprawdę. Także ja się biorę za czyszczenie całości. Tutaj zobaczcie, jak wyglądają też blachy te metalowe. Też wszystko jest pełne nagaru. Tutaj to, co złapałem z szczypcami delikatnie, to widać czyste, a tak resztę to jest po prostu wszystko niestety, ale w stanie zasyfionym. No zobaczcie, jedną stronę częściowo już mamy zrobioną i tu takie porównanie, jak wygląda ten cylinder, a jak wygląda ten cylinder. Zobaczcie sobie tam do środka, o, teraz trafiłem chyba idealnie, jak wygląda tutaj, a jak wygląda tutaj. No i ten też już tutaj mamy zrobiony, zaświecę ładnie, o, też jest ładnie już tutaj przygotowany. No ten dopiero po zamknięciu będziemy drapali, bo jest teraz, jak widzicie, tam widać, że on jest otwarty. Te już też mamy tutaj pozalewane, częściowo podczyszczone, już się zaczyna błyszczeć, ale to jeszcze nie jest to, co ma być, więc biorę się za doczyszczenie jeszcze tych i zaraz przechodzę na drugą stronę. Słuchajcie, częściowo mamy tutaj pracę już zakończoną, zobaczcie, czy zakończoną, no, jesteśmy w trakcie, ale tak docelowo wyglądają po czyszczeniu zawory. Spójrzcie, tutaj macie dla porównania już jeden, jak wyglądał. Tutaj następny, który jeszcze jest niedotknięty, a te, które są już poczyszczone, chciałbym tylko tam trafić dobrze, żeby ostrość złapał. O, jeden jest, tu mamy kolejny, kolejny i o, i kolejny. Tak to ma, słuchajcie, wyglądać, a teraz po prostu bierzemy się za wyczyszczenie jeszcze tych dwóch, które nam zostały. Moi drodzy, zawory są przygotowane, zobaczcie, każdy jeden już tylko wydmuchać i poskładać tak naprawdę. Wszystkie są już zrobione, także to, co było, a co jest, no to mamy jak gdyby podgląd na to, że jest niebo, a ziemia. No teraz zostaje nam nic innego, jak wziąć się jak zaczyszczenie tego wszystkiego tutaj. Tu jeszcze mamy jakieś turbo z innego auta. No i całego kolektora tutaj. Wymycie, wyczyszczenie tej klap wirowych. No i tutaj tego to czyścimy i powoli będziemy przekładać uszczelki i składać. Dobra, blachy wszystkie te są doczyszczone, zobaczcie, świecą się z każdej strony, tak pokażę, będzie lepiej widać. No wiadomo, ta strona tak samo wygląda. No i tu pierwszą część już mamy za sobą, czyli tutaj klapy są doszlifowane, doczyszczone wszystkie, tylko teraz pozostało nam nowe uszczelki pozakładać. Z tej strony tak samo to wygląda, proszę bardzo. No i pozostanie nam tylko to już w tej chwili powoli to składać do kupy. Jeszcze oczywiście została druga strona, bo jedną na razie mam przygotowaną. No i połączenie oczywiście przewodów paliwowych, poskręcanie całości, no ale to wszystko już za chwilę. Auto wygląda tak po złożeniu, wszystko wyczyszczone. Jak zawsze na każdym materiale to pokazuję, że auto zawsze musi być po oddaniu czyste. Płyn już oczywiście jest auto zalane płynem, rozgrzane do 90 stopni do temperatury roboczej. Teraz tylko czekamy na wydanie klientowi. No i to, słuchajcie, to by było na tyle. Maskę możemy zamknąć. Tak wygląda zabieg czyszczenia zaworów w takim oto samochodzie. Pozdrawiam Was serdecznie. Do usłyszenia i cześć.